Sentencja, którą słyszymy w środę popielcową, kiedy nasze głowy są posypywane popiołem, pamiętaj, prochem jesteś, w proch się obrócisz, jest wzięta właśnie z księgi Koheleta. Oto w momencie, kiedy człowiek powraca do swojego domu, to rzeczywiście tym pierwszym momentem fizykalnym jest obrócenie się ciała ludzkiego w proch, ale równocześnie Kohelet dzisiaj do tego powrotu, do obrotu czasu, gdzie w pewnym momencie nasze ciało fizyczne po naszej śmierci staje się prochem, Kohelet dołożył poetycką warstwę tego powracania do Pana Boga, do domu Ojca. Kohelet bardzo wyraźnie mówi o tym, że to będzie szczególny dzień. To będzie dzień, w którym cała przyroda, wszystko, cała rzeczywistość dla odchodzącego stanie się taka bardzo przyjazna. Język Koheleta jest bardzo poetycki, opisujący właśnie tę rzeczywistość, której nie da się wyrazić słowami. Powrót do Ojca, bo jesteśmy przecież strudzonymi pielgrzymami, powrót do Ojca właśnie tak będzie wyglądał. Będziemy tymi, którzy wreszcie znajdą się w domu, do którego całe życie zmierzali.